Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Igrzyski chleba. No to tak się zaczął upadek Rzymu. No i teraz igrzyski chleba, tak się zaczyna upadek Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, igrzyski chleba. Chleba rozdawano bardzo dużo, szczególnie wśród ludności czarnej. Od II wojny światowej do lat 60-tych, 70-tych, no to rozdawnictwo po prostu było nieprawdopodobne. No i do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że jest potężny bandytyzm. Jest bandytyzm w dzielnicach murzyńskich, jest po prostu nie do ogarnięcia. W samym Chicago w zeszły weekend, no to było chyba 80 postrzelonych, także 12 zabitych, czyli jeżeli było poniżej setki postrzelonych, no to musiało być strzelaniny powiedzmy do 200 czy 300 dla tych, którzy nie za bardzo celowali. No ale to są makabryczne sumy. No i te wszystkie antyspołeczne zachowania w tych miastach prowadzonych przez demokratów, którzy od 60 lat prowadzą wojnę z ubóstwem, no to doprowadzili do tego, że ten bandytyzm wzrasta. Zamiast spadać, to wzrasta. Ciekawe jest, że morderstwa wśród społeczeństwa murzyńskiego w latach 40. no to spadł tam o 18-20% w latach 50. Następne tam 18-20% do lat 60. też to wszystko spadało. No, a od lat 60. no to przez ostatnie 40-50 lat, no to po prostu idzie krzywa bardzo wysoko do góry. No ale dlaczego? No dlatego, że jest w zasadzie rodzina murzyńska została zniszczona. Rodzina murzyńska została zniszczona. Jest Nie ma tam ojca, także te bezojcowskie wychowanie powoduje to, co powoduje. Te dzieciaki wzrastają bez jakiegoś modelu, pozytywnego modelu, gdzie by popatrzyli na pracującego ojca, ciężko pracującego, mieliby jakiś przykład. W Nowym Jorku na zasiłkach, w domach komunalnych, które miały być tymczasowe, no bo to zawsze te domy komunalne, no to ludzie mają się odbić jakoś, mają dostać pomocy. No ale okazuje się, że 20% no to mieszkańców, no to żyje w tych domach komunalnych dłużej niż 40 lat. Także to jest nieprawdopodobne, a średnia długość mieszkania w domach komunalnych, no to jest około 19 lat. Czyli po prostu jak wpadają w ten zasiłek, wpadają w ten wiki i opierunek państwowy, no to jest 2, 3, 4 pokolenia, po prostu ciągle to samo i to samo. No i teraz demokraci to patrzą, jak rozdać następne 3-4 tryliony dolarów, do tego stopnia, że nawet będą rozdawali ludziom zarabiającym do 200 tysięcy. No a tyle tylko, że trzeba pamiętać, że to są te kredyty podatkowe, czyli jak ktoś zarabia 200 tysięcy, no to faktycznie dostanie tam tych pieniędzy, no ale nie w formie gotówki, tyle tylko, że jak zarabia 200 tysięcy, no to zapłaci 60-70 tysięcy podatku federalnego, to z tych 60-70 tysięcy, no to dostanie na urlop macierzyński, czy na jakiś tam urlop rodzinny 6-7 tysięcy, czy nawet 12-14, no ale to i tak jest tylko 10% tego, co on zapłacił. A te 3 tryliony, no to z reguły pójdzie dla ludzi, którzy nie pracują, dla ludzi, którzy nie płacą podatków, no ale to jest w Ameryce jest coś takiego jak niezarobiony podatek. No i to jest w zasadzie subsydiowanie. To jest makabryczna, finansowo to jest, jak ktoś popatrzy na te papiery, jak to jest możliwe, żeby coś takiego osiągnąć, no ale to jest po prostu subsydiowanie ludzi. Demokraci proponują
właśnie te 3-4 tryliony dolarów jako coś, co się uda albo coś, co się nie uda dla demokratów. No jest to ostatnia deska ratunku. Kupują głosy i ta sytuacja cała na południowej granicy, 15 tysięcy Haitańczyków nazbiegało się z całej Ameryki Południowej, no bo oni wiedzą, że Obama nie będzie deportowała, Obama rozdaje, no i oni wiedzą, że jest 4 tryliony dolarów do rozdania, no i czekają na to. Ogólnie rzecz biorąc, no to w latach od wojny, od lat 1940 do 60 roku, to procent czarnych rodzin, które w zasadzie żyjących w biedzie, no to spadł o 40%, także to jest dosyć duży spadek. No dlaczego? Dlatego, że po wojnie no, było duże zapotrzebowanie, szczególnie w takich miastach jak Detroit czy Chicago. Detroit, no to miasto produkujące samochody, no to tam dużo czarnych przyjechało do fabryk, no bo brakowało ludzi do pracy. No i opuszczali te wieś amerykańską na południu, no i trafiali do miast na południu albo do miast na północy. No ale tam był bardzo duży postęp, tam zarobki wzrastały dosyć szybko. Pomiędzy 45 rokiem a 75 rokiem, no to zarobki murzyńskie wzrosły mniej więcej dwukrotnie, czyli to jest 3-4% rocznie. No i oni dościgali w sumie białych, także taki ten prawdziwy dochód, no to się, można powiedzieć, jakoś tak przekraczał. Wszyscy także w porównaniu do białych nie było w sumie tak źle. No oczywiście mniej zarabiali, ale wzrost jako taki był bardzo podobny. Co jest ciekawe, że nawet dzisiaj wśród czarnych, no to nie jest popularne. Murzyni nie chodzą, nie dostają się na studia inżynieryjne, nie atakują medycyny, nie atakują spraw czy filozofii humanistycznych tych studiów. Oni w zasadzie to się wyspecjalizowali w naukach społecznych. Oni się wyspecjalizowali w naukach społecznych, w tym rozdawnictwie, w tym pilnowaniu, żeby zabrać pieniądze. Właśnie Obama, Barack Hussein Obama, no to on był właśnie takim aktywistą społecznym i nie wymyślał rakiety, nie leczył ludzi. Działać społeczny, pracownik społeczny, tego rodzaju ludzie, jeżeli już robią studia czy doktoraty, to właśnie w tym kierunku. Cały ten system społeczny, zasiłkowy, no to przez lewaków jest dyskutowany od strony rasistowsko, powiedzmy, od strony ras, ale sprowadza się to wszystko, można powiedzieć, do tego, że społeczeństwo się rozwaliło. Częściowo też i amerykańskie białe społeczeństwo się rozwaliło przez te zasiłki. Dzielnice biedne nigdy nie zostaną zlikwidowane. Tyle tylko, że przez pomaganie państwo, jeżeli pomaga, no to nie pozwala te 5-10%, 15%, które normalnie by się wyrwałoby się z tej biedy, bo musiałoby się wyrwać, no to się nie wyrywa i ilość właśnie ludzi wykształconych wśród czarnych, no to się nie zwiększa. Nie zwiększa się dlatego, że nie ma jakiejś takiej zachęty do nauki.
ja rozmawiałem z dwoma czarnymi, no tyle tylko, że jeden to był z Afryki, a drugi był z Karaibów, no to oni się nie utożsamiają z amerykańskimi murzynami, oni z reguły są ambitni, oni są z reguły chętni do pracy, do jakiegoś postępu, nie byli wychowani, nawet jeżeli trafiali, jeden z nich właśnie trafił do takich domów, mieszkań komunalnych, no ale pierwsze co zrobił, no to po prostu cała rodzina ciężko pracowała, on skończył studia i pierwsze co zrobili, no to oni uciekli z tamtego, no dostali jakąś pomoc państwową, no ale to przez krótki okres czasu, no ale to nie jest, on nie był typowym amerykańskim czarnym, którzy właśnie tak jak w Nowym Jorku 3-4 pokolenia mieszkają, także subsydiowanie tego pomagania, no to nie pomaga jednostkom, nie pomaga społeczeństwu, zmniejsza standardy życia, no i tylko denerwuje, bo ci ludzie po prostu mają jakieś takie roszczenia i są ciągle zdenerwowani, że nie żyją jak inni, no a inni jednak pracują więcej. No i teraz ta grupa niepracujących powiększy się o białych, bo teraz biali są oczarowani, czy jest machana takie ubasa wyborcza przez ich oczami, że mają głosować na demokratów. 2022 teraz za 14 miesięcy w listopadzie zmieni się. Kongres się zmieni, Izba Reprezentantów się zmieni, Senat się zmieni. Także, że Republikanie wrócą z wielkim hukiem, można powiedzieć, albo demokraci zostaną wywaleni z wielkim hukiem. Do tego dojdzie jeszcze 2024, czyli wybory prezydenckie. No to co Biden zrobił Ameryce i co Partia Demokratów, Komunistów zrobiła Ameryce, no to nawet demokraci się orientują, że coś jest nie tak. Demokraci, mam nadzieję, że jedna trzecia czy połowa demokratów rozumie, że Partia Demokratyczna dzisiaj to nie jest ta Partia Demokratyczna ich rodziców, czy nawet nie jest ich partią sprzed 20 lat. Do polityki dorwali się typowe komunistyczne świnie po prostu. No i są na tyle bezczelne, że taka Aleksandra Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, no to w sukience za 4000 projektantki mody, kolorowej projektantki mody, która wisi podatki chyba w 5 czy 6 stanach, no to poszła na taki obiad, kolację Metropolitan Museum, tam, że nagrody rozdawali, no i na tej sukience za parę tysięcy napisała opodatkować bogatych, no to naprawdę trzeba mieć chucpę, a później jeszcze na tyle była bezczelna, że mówiła, że to był podarunek. Polityk może dostać podarunek do $100, a nie wejściówkę za 36 tysięcy na taką galę, bo tyle to kosztowało, ani nie powinna dostać sukienki za 5 tysięcy. No ale wracając do tego rozdawnictwa, wracając do tego zasiłku, coraz więcej ludzi się wciska na tą furmankę i coraz mniej ludzi ciągnie tą furmankę. Także czy Ameryka zamieni się w Wenezuelę? No raczej nie, bo to będą jeszcze te wybory, także to wszystko zmieni. Amerykańscy lewacy, no to jest obłęd. To jest obłęd lewactwa amerykańskiego. No i oni marzą o tej zachodniej Europie, rozdawnictwie, no i są skłonni rozdawać za te głosy. Ci ludzie z Hiszpanioli, z Haiti, tych kilkanaście tysięcy, no oni przechodzą przez granicę i są rozwożeni po całej Ameryce. Nie przeszkadza im ten wmawiany na siłę rasizm białych. Oni po prostu chcą tego wspaniałego społeczeństwa, no i te lewackie wspaniałe społeczeństwo rozdaje to. Nie skończy się to dobrze.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych, dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie według swojego serca, głosujcie konserwatywnie. Nie dajcie się zwieść komunistom. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Ameryka po prostu rozpada się na naszych oczach. Biden po prostu jest no bajduży. Sam nie wie, co mówi. Nikt nie wie, kto nim kieruje. Także nie głosujcie na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.